Nie pochodził ze strasznie zamożnej rodziny, ale wystarczająco zamożny, że zgodnie ze zwyczajem ojciec Jana wysłał go za granicę do Paryża, aby poznał życie dworskie. Zamiast jednak balować z królewiczami Francji, wolał uczęszczać na wykłady do królewskiego kolegium. Uczniem i nawet nauczycielem był tak wybornym, że gdy przeniósł swoją edukację do Padwy we Włoszech, został rektorem uczelni. Sam Senat Republiki Weneckiej postanowił potem odesłać go do kraju razem z listem polecającym go królowi Polski, Zygmuntowi Augustowi. Po śmierci króla Zamoyski ze szlachtą opracowali koncepcję elekcji monarchów. Król zostaje wybrany przez szlachtę. Na chłopski rozum Zamoyski zadecydował wziąć za króla Polaka. I wybrał. Henryka Porażkę Walezego. Po niezgrabnych 4 miesiącach panowania zwiał do Francji, zostawiając Polskę bez króla. Znowu. Tym razem jednak nie zaślepiła go jego polska duma i postanowił wybrać porządnego władcę, czyli władającego wtedy Siedmiogrodem Stefana Batorego. Nowy król, widząc geniusz Jana, uczynił go kanclerzem koronnym. A duo Batorego i Zamoyskiego było wysławione w całej Europie. Mówiono się, że król na obrady nie powinien iść bez Zamoyskiego, a Zamoyski na wojnę bez króla. Podczas wojny z Moskwą Jan postanowił oblec twierdzę Psków, jednego z najbardziej ważnych ośrodków strategicznych. Nie wybrał jednak dobrego momentu, aby to zrobić. Był wtedy sierpień i nadchodziła mroźna zima, a z powodu wysokiego poziomu ufrytykowania miasta, 50 tysięcy żołnierzy i grubych kilkumetrowych murów, obrążenie przeciągało się aż do następnego roku. Car Rosji, Iwan IV Groźny, widząc, że Polacy nie ugięli się przez całą zimę, trochę zmiękł i podpisał z Zamoyskim traktat pokojowy, według którego oddał Polsce inflanty, za które potem przyszło się Zamoyskiemu bić ze szwedami. Za rozwiązanie konfliktu pokojowo Batory mianował wtedy Jana Hetmanem Wielkim Koronnym. Ale poza swoją karierą wojskową, Jan jest wysławiony najbardziej za założenie swojego miasta, Zamościa. Utworzył tam też Akademię Zamojską, która była pierwszą prywatną uczelnią w kraju. Po śmierci Batorego należało wybrać nowego króla. Został nim Zygmunt III Waza. Zamoyski nie miał jednak z nim dobrych stosunków, bo króla zbyt mocno obchodziło odbicie korony szwedzkiej. Zamoyski nawet po wybraniu go dalej stosował się do planów starego króla Batorego. Zajął Mołdawię, przepędził Turasów. A po dłuższym użeraniu się ze Szwedami, Moskwą postanowił opuścić scenę polityczną i resztę swego życia spędził w swoim mieście, Zamościu.